Cześć, siemanko, z tej strony Karol, witam was w kolejnym odcinku serii Od Zera, oczywiście Dzika Dolina od Jankusa, a ja za sterami ciągnika, którego otrzymaliśmy dzisiaj na testy, jest to nic innego jak Zetor Major 80CL, 80-konny Zetor, który był brany jako pierwszy ciągnik pod uwagę i to ten ciągnik, który miał być kupiony na nasze gospodarstwo, jednakże powiem wam, że po testach John Deere'a i Case'a no tak jakby odchodzę od myśli zakupu tego ciągnika. Troszkę uważam, że jednak te 80 koni to może być jednak za mało. A kolejna sprawa, że no jest on po prostu ubogi. Tak to mogę nazwać, jest po prostu ubogi. Ale uważam, że no cena, że tak powiem, jest adekwatna do wyposażenia i do tego, co ten ciągnik posiada, więc no nie ma co, że tak powiem, tutaj siebie okłamywać, że jest po prostu inaczej. Dobra, ogólnie rzecz biorąc na pierwszy strzał idą uprawki, więc podłączamy sobie brony i jedziemy szybko pobronować. Do bronowania zostały nam aż 3 działki, więc troszkę roboty będzie. Potem sobie chwilę pewnie pojeździmy i zobaczymy, być może dzisiaj wynajmiemy sobie jakiegoś pomocnika, który by nam wałował, a my sami będziemy sobie siać. Tutaj akurat jęczmień dzisiaj, taki jest plan, zobaczymy, czy uda nam się go wykonać, bo jednak już jest 2 marca, dzisiaj trzeba wszystko obsiać, w kwietniu pewnie jakieś tam poprawki, w kwietniu również pewnie jakieś tam będzie jeszcze wałowanie tego wszystkiego, czwóreczka też niedobrze, czyli szybkie, a bo czekajcie, weźmiemy sobie biegi te MK szybka, nie wyjdzie. Czyli biegi szybkie, ale na trójce będzie. Dobra, dwójka też będzie ok. Na dwójce będziemy sobie jeździć. No ogólnie tak, no traktor prosty, że tak powiem, jak budowa cepa. Nie ma co ukrywać. 4 biegi, 3 zakresy. Znaczy inaczej, 3 biegi, 2 zakresy. Nie, dobrze mówię. Sorry, wróćcie, ja się sam motam. 4 biegi są 3 zakresy. I dodatkowo rewers mechaniczny, więc tutaj akurat no naprawdę traktor prościutki. 2 pary wyjść hydraulicznych, nie ma EHR-a, są dźwignie. Także no traktor dość prosty. Poza tym, co tu mogę wam powiedzieć, radyjko jest, klimy nie ma. Także troszkę tak bidnie, że tak powiem, no ale solidnie. Nie no, powiem wam, jak za te 100 parę tysięcy złotych, to naprawdę ciągnik nie jest zły, tylko że po prostu ja już pomału wychodzę z założenia, że jak na moje gospodarstwo, no to już wypadałoby kupić coś, co ma chociażby te 100 koni, no bo jednak nie ma się co okłamywać, że jest co, że tak powiem, tutaj już uprawiać, bo doszły nam te 2 działeczki i zobaczymy, czy jeszcze nam coś nie dojdzie. Na pewno będzie już akcja obornik od przyszłego roku, no bo jednak kury będą w kurniku dawały trochę obornika, więc to tam trzeba będzie ogarniać i to już jest kolejna, że tak powiem, robota do wykonania niestety. I kolejne sprzęty do zakupu, ale myślę, że sobie jakoś tutaj pomału z tym wszystkim poradzimy. No nie ma też co ukrywać, że no Zetor to naprawdę bidna wersja przy tym John Deere'ze. A już w szczególności przy tym case'ie, tak, gdzie case skrzynia bezstopniowa, muszę wam powiedzieć, że dla mnie robiło to robotę i takim ciągniczkiem to ja mógłbym tutaj pracować, naprawdę strasznie mi się spodobał. Ale to akurat to jest tam moja opinia. W sumie to tak, będę sobie jeździł dookoła, a co, na zagon, bo nie opłaca mi się nawracać tak ogólnie. Szybciej mi tak wyjdzie ta robota i myślę, że dużo lepiej. Pytanie, jak sobie trójeczkę wbije. Dużo lepiej jest, no nie do końca dużo lepiej, ale traktor troszkę na mniejszych obrotach chodzi, to też trochę bardziej ekonomiczniej. Zatora mam na cały dzień, więc mam nadzieję, że nim dzisiaj jeszcze posiejemy tutaj akurat ten jęczmień. No 3 działeczki, nie są to zbyt duże działki, tam nieco ponad chyba hektar jest do zasiania, więc powinniśmy sobie z tym na spokojnie, mam nadzieję, poradzić. Dobra, jednak weźmiemy tą czwórkę, bo trochę, trójkę, sorry, dwójkę, bo trochę lepiej ją tam chodzi na tej dwójeczce. Także no mam nadzieję, że w miarę szybko sobie poradzimy z tym wszystkim, ogarniemy to i będziemy mogli sobie zasiać. W marcu wszystkie już roboty będą wykonane, no i wtedy w kwietniu czeka nas jeszcze tam delikatne nawożenie,
jakieś tam odchwaszczanie i to w sumie wszystko. No i właśnie będzie nowy nabytek w marcu, ale o tym nabytku dowiecie się dopiero w kolejnym odcineczku. Co to będzie? No właśnie, jest to maszyna, która była przeze mnie zapowiadana, więc kto mnie dokładnie słuchał i oglądał, ten wszystko wie. I z pewnością się domyśla, co my tutaj kupimy, aczkolwiek też nie do końca, bo tych maszyn tam było kilka przeze mnie polowanych, ale znalazłem taką, myślę, że optymalną, nie za drogą, nie za tanią, w miarę optymalny stan ma, więc tutaj myślę, że taką będzie można troszkę popracować, a troszkę nam posłuży, a potem, no właśnie, a potem się okaże, czy będzie remontowana, czy coś tam będzie do niej dokładane, czy zostanie sprzedana i będzie kupiona po prostu większa. A też a propos ciągników, no ja jeszcze wiadomo nie wybrałem, ale gdybym teraz wybrał Zetora bez jakiejś tam większej dopłaty, no to mam, można powiedzieć, 80-konny ciągnik, pod który mam siewnik, mam również tutaj rozsiewacz. Maszyny można powiedzieć, że mam odpowiednie, tylko jeszcze pług będę musiał znaleźć, odpowiedni. No i wtedy sprzęt mam. Minus tego wszystkiego jest taki, że potrzebowałbym również większy ciągnik. Wiadomo, jakiś jeszcze większy pług, już taką trójeczkę, czwóreczkę, bo Zetor z trójką może i by sobie poradził na tych płaskich polach, ale pod górki to uważam, że byłaby lipa. A to jest najważniejsze, żeby ten ciągnik i pod górki sobie dawał radę. Nie ma co ukrywać, że no, góry u nas są niemałe, więc akurat tutaj no, fajnie by było, gdyby akurat albo był ciągnik jeszcze jeden mocniejszy, albo pług jakiś tam mniejszy. Aczkolwiek ja już tutaj raczej byłbym za tym, żeby pług był akurat trójeczka, ale znowuż ciągnik mocniejszy, więc wtedy kupujemy Zetora i będzie trzeba wtedy dokupić jeszcze jeden traktor. I to jest tak, na jedno wyjdzie. Tyle, że będę miał trzy ciągniki na gospodarstwie. W sumie poniekąd fajnie, ale z drugiej strony jednak nie fajnie. Też będę raczej tutaj szukał jakiejś ładowarki, żeby nie mieć ciągnika z turem, tylko po prostu poszukałem jakiejś fajnej ładowarki, takiej niedużej, takiej akurat do kurnika, coś może akurat znajdziemy ciekawego. Zresztą na to nasze gospodarstwo nic większego mi tutaj nie jest potrzebne. Takie tam, aby tylko było i aby działało, i nie myślę, że będzie ok. No, nie ma co ukrywać, że jakaś tam wielka ładowarka teleskopowa to nam się raczej tutaj nie sprawdzi, ale jakaś malutka, nawet przegubowa ładowarka tutaj byłaby spoko. Także zobaczymy, jak będziemy stali finansowo. Może w przyszłym sezonie coś tam się jeszcze wypożyczy, jakąś ładowarkę, a na kolejny sezon coś się kupi. Kto wie, zobaczymy, jak to jeszcze będzie. Tutaj mówię, bardzo dużo u nas zależy od finansów, jakie będziemy mieli. Pamiętajcie, że będę brał kredyt. Akurat Bizona kupuję. A, już się wypowiedziałem, kurczę, no, kupujemy Bizona. Ale jakiego, to już wy tam się dowiecie, że tak powiem, już w kolejnym odcinku. Także kupujemy Bizona za gotówkę. Ciągnik będzie brany częściowo za kredyt. I kurnik też będzie brany częściowo za kredyt. Czyli będę miał dwa kredyty. Ciągnik plus prawdopodobnie pług od razu jakiś zakupię. No wiecie, jak będę brał od jednego dealera, to tam akurat mogę sobie na takie coś pozwolić, żeby już tutaj mieć dwie maszyny za jednym razem. I zobaczę, jak będą jeszcze jakieś tam mniej więcej fajne pieniążki u mnie na koncie, no to może byśmy poszukali jakiejś używanej przyczepy. No tak, żeby były dwie autosanki u mnie na gospodarstwie, no to też wiadomo, że wtedy troszkę to wszystko lepiej będzie szło, zwłaszcza że ta jedna sztywna autosanka to mi się totalnie do pracy nie nadaje. Aczkolwiek teraz z drugiej strony, no to finansów raczej nie będzie, bo będę musiał jakąś wiatę postawić, cokolwiek pod ten kombajn, bo on się tutaj nie zmieści. Pod ciągnik tak samo będę musiał cokolwiek postawić, bo on mi się totalnie nie zmieści. Tak samo zresztą jak i kombajn, więc no chyba że Majora bym kupił, no to Major się zmieści, ale będzie trzeba i tak dokupić jeszcze jeden ciągnik. Więc wychodzi wszystko na jedno i tak jest źle, i tak jest niedobrze, więc nie ma co tutaj, że tak powiem, za dużo tłumaczyć. Tak czy siak będzie trzeba ten nasz stary garaż rozebrać, postawić na nowo.
Dobrze, że kombajn przyjedzie teraz, to on tam sobie trochę postoi na dworzu, ściągnik dopiero pewnie będzie gdzieś tam w okolicach jesieni, więc tutaj akurat już może coś postawimy, zobaczymy, coś tak na szybko się wymyśli, najtańszym sposobem może po prostu jak na chwilę obecną jakąś wiatę, żeby te maszyny spakować, a potem, że tak powiem, gdzieś w okolicach przyszłego roku i byłyby pieniążki, to coś się wykombinuje. No zobaczymy. Ogólnie rzecz biorąc, mam wycenę kurnika, to jest 85 tysięcy złotych dopłaty jeszcze do dofinansowania, bo akurat kurnik jest robiony z dofinansowania, więc no można by rzec, że na kurnik pieniążki są, na kombajn jako tako pieniążki są, a na traktor nie ma. Ale no spokojnie. Z pewnością sprzedamy rzepak i sprzedamy pszenicę. Bo jęczmienia mam nadzieję, że mi wystarczy. Chociaż tutaj z tą pszenicą to wam powiem, że już się pomału zastanawiam, no bo jednak troszkę tych kur będzie więcej. W tej chwili mamy chyba 400 sztuk, a na przyszły sezon planowanych u mnie jest no, około 1000 sztuk, więc będzie szło tej karmy. Kolejna sprawa, że już mi się chyba zboże albo skończyło, albo mi się pomału kończy, a tutaj już no, tego ziarna coraz mniej. Ale co mnie pociesza, to pociesza mnie ten fakt, że no tutaj mamy już cztery palety, piąta paleta się robi, no i byle tylko kwiecień przeżyć, no i w czerwcu sprzedamy sobie parę tych palet, więc pieniążki też powinny jakieś tam dobre nam za to wszystko wpaść. No i poniekąd tam saldo na koncie powinno się zwiększyć, no i też powinniśmy mieć troszkę tutaj większe finanse na nowe zakupy, więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ja sobie poszperam tutaj zaraz we wiatach, tylko sobie jakoś tam storę nawrócę, ale wątpię. Naprawdę wątpię, żebym cokolwiek ciekawego znalazł. Zresztą teraz może, żeby tak się to wszystko nie przesuszało, to byśmy może wjechali sobie z... Albo dobra, nie. Wszystko uprawimy i dopiero będziemy sobie tutaj jeździć i siać. Zaczniemy od końca, to też tak mniej więcej może wyjdzie. Mówię, no sprzedamy te jajka, kwestia, że tak powiem, pieniążków, bo w czerwcu ma być niby dobra cena, więc akurat, no myślę, że tutaj coś fajnego by z tego wyszło. Budowa, szopy, czy mamy tu jakąś fajną wiatę już dodaną? Nie, nie mam nic ciekawego dodanego, czyli będę musiał coś tam dodać sobie. Mam tam, wiecie, akurat w modyfikacjach jakieś fajne wiaty, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. O, tutaj sami będziemy musieli troszkę nawrócić i to zebrać, co tutaj powstało. No, powiem wam tak, albo jest opcja od razu murować wiatę, albo stawiać drewnianą wiatę. No, ta drewniana wiata, to wam powiem, no tyle, że pomieści na pewno wszystkie maszyny, ale z drugiej strony, no to jest trochę problem potem, żeby były jakieś tam oddzielne boksy, jakiś tam garaż taki fajny, więc może od razu pomyślę nad czymś murowanym. Tam te 40 tysięcy, 50 może to wyjdzie. Beton to tam akurat nie będzie to problem. A jednak postawimy coś fajnego i bardziej, że tak powiem, funkcjonalnego. Także zobaczymy, jak to jeszcze wyjdzie. Ciężko jest mi na razie mówić o finansach, a jeszcze mi się przypomniało, że ja planuję silosy postawić. I tutaj też jest kolejna sprawa, bo trzy silosy, albo kupujemy nowe, albo używane. No nowe to tam z dofinansowaniem, to tam nie wyjdzie aż tak źle, około 20 tysięcy za te parę sztuk. Aczkolwiek zastanawiam się nad takimi starymi, jakie mam teraz. Bo one też nie są najgorsze, muszę wam powiedzieć. Tylko, że znowuż na każdej serii są te same silosy u mnie. Są teraz fajne silosy wyszły, tyle że one są trochę słabe. Z racji tego, że musiałbym mieć naprawdę duże żmijki do nich, a to mi się nie podoba. Bo to są takie silosy, które mają zasyp na żmijkę i wysypuje się z nich wszystko też żmijką. No jest to poniekąd fajne, ale z drugiej strony no, tą dużą amerykańską żmijkę pod traktor kupować to mi tak się średnio to widzi. A tą taką polską no nie sięgnę, bo brakuje mi co najmniej z 6 metrów na najdłuższej, że tak powiem, żmijce, więc no coś trzeba by było z tym pokombinować, no trochę byłoby z tym zabawy. Także zobaczymy, jak to tam dalej będzie.
A co do kombajnu, no co mogę Wam powiedzieć? Kupujemy taką wersję tego Bisona dość bidną. No, rarytasów nie ma jak za pieniążki, które chcę położyć, jak na ten okres, ale z drugiej strony myślę, że wyremontujemy go za rok, za dwa i będzie u nas śmigał kilka ładnych sezonów. No, jak już będzie całkiem za mały, no to coś tam się innego wymyśli. Też tak się zastanawiam, bo może bym akurat do niego kupił przystawkę do kukurydzy i trochę też kukurydzy miał na swoich polach. Na razie to i tak jest za mały areał, żeby o tym myśleć, bo tutaj pszenicy i jęczmienia muszę mieć bardzo dużo. No, pszenicy jak pszenicy, głównie jęczmienia, bo jęczmień jest akurat, jak ja mówiłem, zawsze taką fajną uprawą, która jest tania. No bo akurat jęczmień sprzedajemy dość tanio, ale znowuż tutaj jest o tyle fajnie, że jest go dość dużo zbierane z pola, więc no, można to sobie spokojnie skarmiać u tych moich kur. Też zobaczymy, jaka będzie duża pojemność tego silosu, który tam będzie. No bo jak byłaby dość spora, to można i by tak wychodziło dość fajnie, żebyśmy sypali cały jęczmień, jaki mamy zawsze do silosu, a byśmy tego wtedy potrzebowali dostawić sobie jeden silos, a nie aż dwa. I dwa silosy by nam wystarczały zamiast trzech. Więc zobaczymy. To też zawsze 10 tysięcy zaoszczędzone, co by nie było. 10 tysięcy, no to już tam coś by można było wykombinować z tego, więc zobaczymy, jak to będzie. A co do ciągników, no tak wam powiem, że John Deere aktualnie jest pośrodku, jeżeli chodzi o cenę. No najdroższy jest Case mimo wszystko, bo on tam ma bezstopniową skrzynię biegów, wszystko już wiecie, jest w podłokietniku i tak dalej. Więc tam no, troszkę finanse by poszły, ale z drugiej manki no jednak płaci się za coś porządnego. I tak się kurczę wam powiem, zastanawiam. Na szczęście jeszcze trochę czasu do namysłu mam. Ja też go nie muszę w tym roku kupować, zawsze mogę sobie poczekać do przyszłego sezonu z zakupem ciągnika. To też troszkę może mi się tam w głowie poukłada to wszystko. I też mniej więcej będę wiedział, na co sobie mogę pozwolić, co kupić i za jakie pieniądze. Także jeszcze dużo się może pozmieniać. Przede wszystkim dużo pokaże tutaj budowa kurnika i tego garażu. No i pewnie jak silosy postawimy, to też się sporo okaże. Teraz i tak to będzie nasz dopiero drugi sezon tutaj, a ja uważam, że sporo się pozmieniało. 60 dostała kabina, jak się nie mylę. Dodatkowo wymieniliśmy prawie że cały park maszynowy, tak? Oprócz pługa mamy wszystko wymienione. Zresztą już nawet nie pamiętam, co tam było na początku na tej serii, ale no była bida, nie ma co ukrywać. No teraz też doszło trochę tych pól, bo dwie, trzy działki nam doszły. Także jest fajnie. No i zobaczymy, może coś tam się jeszcze nowego zakupi. To jest też kwestia tego, czy jakiekolwiek pieniążki u mnie na koncie będą. Bo też nie chcę brać zbyt dużo tego kredytu, żeby się po prostu na tym nie przejechać i żeby no, nie mieć potem problemów finansowych, bo jednak troszkę tutaj tego idzie, tych finansów. Mimo wszystko same dzierżawy trochę nam pieniążków zabierają i praktycznie codziennie jesteśmy na minusie, no bo nie mamy żadnego dużego przychodu, te parę groszy ze szklarni to jest tyle co nic. No i właśnie, jakbym stawiał garaż, no to za bynajmniej troszkę pieniążków mi z tej samej szklarni wpadnie. Moje stare kury być może też sprzedam, więc to tam też parę groszy wpadnie. Czyli no, tak nie najgorzej by to wszystko wychodziło. A samą budowę kurnika planuję rozpocząć mniej więcej po żniwach, jak tylko zbierzemy sobie tutaj pszenicę i w tym roku prawdopodobnie, że będziemy zbierali słomę. Ma przyjechać do nas firma, która częściowo tą słomę od nas zabierze. Ja sobie zostawię tam kilka belek, a resztę po prostu im oddam. No i mniej więcej chyba zrobimy tak, że na dwie części słomy jedna część obornika będzie wychodziła. I to myślę, że będzie najlepsze z rozwiązań. Pięknie. Pola mamy uprawione, więc mogę sobie jechać już na spokojnie na gospodarstwo, podpinać Amazonkę, no i brać się za siewy. Godzina 11:16. No, myślę, że tutaj 18 się wyrobię. 2 godziny uprawiliśmy to wszystko, więc myślę, że w 3 godziny albo 4 to zasiejemy. Siewnik jednak trochę jest węższy, ale zobaczymy, jak to nam pójdzie.
Starkiem się akurat fajnie jeździ, ale też ma takie mankamenty, no bo skrzynia biegów w nim, no wszystko fajnie działa. To akurat tutaj nie mogę temu nic zarzucić, tyle że rewers mechaniczny totalnie nie działa. A powinien, mimo wszystko, jeżeli chodzi o standardy farminga 22, no to zazwyczaj ten rewers działa we wszystkich tutaj akurat ciągnikach, a w tym akurat nie działa. Więc to jest akurat słabe. Dobra, brony sobie umyję później, na razie tylko odstawiamy na szybciutko, bo nie ma aż tak dużo czasu. Chcę, mówię, jeszcze dzisiaj pojechać siać. Jak zasieję sobie jedną działeczkę, to weźmy się jakiegoś pracusia do nas wynajmie, żeby on sobie już tutaj popylał z wałami, a my pojedziemy sobie już siać na kolejne dwie działeczki, tak aby tutaj wszystko było elegancko ogarnięte. Tworzymy sobie, co ja w ogóle nie mam ziarna w tym maszynie, no nie. A nie, jest pszenica 320. Czyli musiałbym po prostu włączyć produkcję. Niech się produkuje. My już tutaj mamy wszystko ustawione, więc jedziemy i działamy. Co by lipy nie było. Pytanko najważniejsze. Ile tutaj będzie mi czekało przejazdów? No to się zaraz okaże. Dobra. Ustawiamy sobie czwarty przejazd. Jakby ktoś pytał, czemu tak akurat. Zobaczcie, czwarty przejazd mamy. No kurczę, ktoś powiada, od pierwszego się powinno zaczynać. To patrz to. Zeruje się pięknie, włączamy siedmiczek i jedziemy. Tutaj dwójeczką oczywiście, jak żeby inaczej. Jedziemy. Robimy sobie pierwszy przejazd, za chwilę zrobimy drugi, już akurat z połową siewnika. Tak zazwyczaj to robię, żeby pierwszy był pełnym przejazdem. A drugi już będzie takim połowicznym. O, tak uważam, że najlepiej to wtedy wygląda, bo skoro mamy nieparzystą ilość przejazdów siewnikiem, czy inaczej, no tam chodzi o to, że po prostu mamy 12-metrowy siewnik, 12-metrowy opryskiwacz, a 3-metrowy siewnik. I to są aktualnie parzyste przejazdy, bo 4 przejazdy trzeba wykonać, ażeby zasiać pod opryskiwacz, więc to jest trochę nieparzyście. Więc to jest akurat parzysty przejazd i tu jest ta lipa, że przejazd musi być nieparzysty, ażeby móc tutaj akurat sobie fajnie pryskać, więc zawsze wtedy ta jedna połówka wychodzi. Gdybyśmy mieli 15-metrowy siewnik, albo wróćcie, rozsiewacz, albo opryskiwacz, no to wtedy 3-metrowym siewnikiem ładnie to się wszystko zasieje bez większego problemu. Tak jak teraz sobie ścieżki już zrobiliśmy. O, pięknie już je nawet widać. No to robimy. I teraz właśnie będzie tak, że zrobimy dwa przejazdy. Jeden przejazd będzie połowiczny. Wróćcie, teraz przejazd jest taki, że on jest czwarty, jest przejazdem normalnym i za chwilę będzie jeden przejazd pierwszy, który będzie niby przejazdem połowicznym, ale jednak będzie pełnym, no bo tam połowa idzie na ten opryskiwacz z tej ścieżki, a druga połowa idzie na opryskiwacz z drugiej ścieżki. Tak to mniej więcej wygląda. Wiem, że to jest trochę zagmatwane, ale zaraz wszystko zobaczycie. I tak jak teraz, no to mniej więcej w połowie ciągnika, czy tam w połowie siewnika będzie no, granica pomiędzy lewą ścieżką, która będzie zrobiona, a prawą, która już jest zrobiona. I tak to mniej więcej wygląda. Tak to jest. Ogólnie nie wiem, jak to wam bym mógł jeszcze bardziej wytłumaczyć. Jeżeli byście chcieli coś tam jeszcze mniej więcej o tym modzie ProSeed się dowiedzieć, no to szukajcie go u mnie na kanale. Tam jest objaśnienie tego ProSeedu, jak i pewnie również GPS, no bo jest oczywiście Vehicle Control Add-on do farminga. Ja go używam, aczkolwiek no tak jak dzisiaj mamy traktor bez GPS-u, no to go tam staram się za bardzo nie używać. Tutaj widzę, że jeszcze chyba jedną ścieżkę sobie na pewno zrobimy i jedna będzie taka ścieżka, która będzie łapała no środek, że tak powiem, sam tego pola, czy raczej tam taki teren niedopryskany przez opryskiwacz i niedosiany, bo taki teren tam mniej więcej powstanie, pewnie na jakieś dwa przejazdy, mniej więcej, ale to sobie zaraz zobaczymy. No nie wygląda to najgorzej przede wszystkim.
Jest dość fajnie. Dobra, jadymy sobie teraz tu. O, i jest pięknie. O, godzina 12, to my tutaj do 12.30, mam nadzieję, że się z tym polem uporamy. Do godziny 13 z kolejnym. No, na spokojnie. Zeter zostanie dzisiaj oddany na firmę i wszyscy będą zadowoleni. A w szczególności ja, bo powiem wam, że on dzisiaj robotę mi naprawdę ułatwił. Jak już tak sobie jeździmy, to sobie sprawdzę maszyny używane, czy coś ciekawego wpadło. No, za bardzo tutaj nic ciekawego nie ma. Nic pod nasze ciągniki przede wszystkim. A szkoda, bo wam powiem, że coś ciekawego by się z miłą chęcią kupiło. Ale niestety nic takiego na razie nie ma. Co by się mi tutaj przydało. I już tutaj widzę, że jak zrobimy teraz ścieżkę, no to już kolejne przejazdy będziemy robili sobie od strony tamtej pola. I chyba na cztery ścieżki to wszystko wyjdzie. Całe pole. I będzie git. Także spoko, zostają nam poprzeczniaki, będziemy mogli na kolejne pole jechać. No jak mówiłem, tutaj sobie wyślę 60 z wałami, niech ona sobie jeździ, a my sobie będziemy działać już na kolejnych działeczkach z siewami. Szybko ten sezon zleciał tak ogólnie, bardzo szybko jak dla mnie. No bo jednak tutaj niby tych pól dużo nie ma. Sprzęty są dość duże, więc to szybko leci. Żniwa same w sobie jeden dzień, no teraz myślę, że dwa dni będą u nas żniwa trwały. Teraz taki mek sobie zrobię, że podniosę go, opuszczę, żeby te ścieżki były na cztery i teraz już właśnie jest jedna z czterech. I akurat mam nadzieję, że się tutaj wszystko fajnie pokryje. No po prostu ta ścieżka będzie, nie będzie w pełni pryskała, bądź ta druga. Aczkolwiek ja wam powiem, że ja tutaj sekcji nie zamykam, bo dość mało tego środka idzie chwostobójczego, czy to też nawozu, więc akurat tutaj nigdy nie zmniejszam szerokości, nie zamykam. Jak jest szerokość na 12, to taką samą szerokością jedziemy. I tyle w temacie. Już widzę, że jest troszkę lipka zrobiona. Aha. Dobra, czyli zrobimy sobie taki myk, że bo bym nie miał teraz jednej ścieżki tutaj, więc przejazd sobie zrobimy czwarty. Trochę wjadę na tą ścieżkę, żebym tam coś nieco widział na środku. O, pięknie. I teraz ta resztka, która pozostała, to będzie nasza ścieżka, także dwa przejazdy ogarnięte i pykniemy sobie kolejny przejazd i robota będzie wykonana. O, pięknie. Oby tylko jako tako szło tutaj pryskać, to będzie dobrze. Widzę, że nasion mamy trochę, no chociaż nie, to nie będzie mało. Jest, myślę, tych nasion optymalnie. Powinno to spokojnie nam wystarczyć. I tak samo tutaj zaczynamy sobie od czwartej ścieżki, od czwartego przejazdu. Po opuszczeniu nam się to zeruje. Jakbyśmy zaczęli od pierwszego przejazdu, no to wtedy od razu po opuszczeniu silnika robi się przejazd numer 2. I to tak trochę słabo wychodzi, a tak jest, myślę, dość po ludzku i ok. Kurde, powiem wam, kolejny odcinek myślałem, że to będzie, w którym nie będzie pełnego takiego czasu, około tych 30 minut, a tutaj dzisiaj muszę wam powiedzieć, że może być na tip ponad 30 minut, no bo jednak jest co robić dzisiaj w tym polu, nie to co tam zazwyczaj. Kurka jego raz, coś się spierdzieliło, chyba dwa razy silnik przypadkiem opuściłem, no tak oby było. Ajajajajaj, niedobrze, to sobie go opuścimy, zasiejemy to co jest tutaj. I dopiero zaraz sobie zrobimy ten czwarty przejazd. Coś tam musiało mi nie pyknąć, że ja taki numer odwaliłem. Tylko nie wiem co. Ale dobra. Teraz sobie dopiero przejedziemy właściwy przejazd. Tak jak to powinno wyglądać. O, tak to mniej więcej powinno być.
A i myślę, że teraz jest nawet spoko. Już bez większych wpadek, mam nadzieję. No i tak samo tutaj już przekładamy sobie na czwarty przejazd, żeby jak opuścimy, było liczone od pierwszego przejazdu i wtedy wszystko się zgadza. Ja pamiętam, że w Farmingu 19 miałem ten problem, że zapominałem o tym z początku, no bo tam we mnie taki rolnik jak z kozi dupy, już nie powiem co, ale nauczyłem się już nie jest źle i teraz też się podszkoliłem, już mogę powiedzieć, że jestem po szkole rolniczej, zaocznej, ale jestem jednak, no, fakt faktem jeszcze rolnikiem się zwać nie mogę, ale może kiedyś, kto wie, zobaczymy. Jakieś tam plany życiowe są, ale co z tego wyniknie, no to się okaże. Dobra, elegancko. No 235 kg, no 234 pewnie zostanie około po tych siewach. To myślę, że nie jest tak najgorzej. Myślę, że nawet spoko. Powinno być git. No i teraz nasz ostatni przejazd już pełny. Ze ścieżkami. No, też nie będę nawet dosypywał ziaren, jadę sobie na kolejne pole. No, 27 po 11, czyli nagrywałem no prawie 30 minut. Więc ja już też nie przedłużając, żegnam się z Wami. Robotę dokończę sobie już poza odcinkiem. Dziękuję za oglądanie. Oczywiście wbijajcie na moje pozostałe odcinki. Pod tym odcinkiem standardowo łapa w górę. No i motywujący komentarz. Zachęcam również do zasubskrybowania kanału, bo warto. I do kolejnego odcinka. Trzymajcie się, na razie, cześć.